Myślałam, że zwieje mnie normalnie. Cześć dziewczyny, dzień dobry, witamy się w drugim vlogu. Ja jestem już po pracy, jadę właśnie do Rossmana, muszę kupić kilka rzeczy, kilka, nawet w sumie sporo, brakuje mi kosmetyków, więc zabieram was ze sobą. Dzisiaj stałam o 6 rano i po prostu jestem tak strasznie zmęczona, jestem nieżywa kompletnie. Wiecie, gdybym jeszcze wstawała regularnie o tej 6 rano i kładła się wcześniej spać, to byłoby ok, ale to, że ja ostatnio mam strasznie rozregulowany zegar biologiczny i chodzę późno spać, to naprawdę było dla mnie ciężko dzisiaj wstać o tej 6 rano. A już jestem strasznie głodna, więc szybko do tego Rossmana jedziemy i jadę do domu odgrzać sobie obiadek z wczoraj. Wybuliłam w Rossmanie, kurde, 130 zł. Masakra jakaś. Dziewczyny, dzisiaj bardzo pracowity dzień od rana. Cały czas nagrywam dla was dogrywki do filmu. Akurat jak już dodam tego vloga, to już będziecie wiedziały, co nagrywałam i tak dalej, no ale... No po prostu, nagrywam dla was stylizację, urywki ubrań, rzeczy. Wszystko pokazuję, jak wygląda, jak stylizować. Jest to bardzo czasochłonne. Aczkolwiek bardzo się cieszę, mam nadzieję, że filmik fajnie wyjdzie, że będzie wam się podobał. O, głodna jestem już troszkę, zjadła jakiś obiadek. Więc nie wiem, czy nie zrobić sobie przerwy i pójść coś zjeść. Skończyłam właśnie nagrywać dla was cały materiał na filmik, więc została mi tylko edycja. Tylko. Aż edycja jeszcze. No, ale mam nadzieję, że do niedzieli się wyrobię, żeby to dodać. Więc teraz od razu szybko się ogarniam na trening, bo kurde no... Przesiedziałam z tym materiałem, nagrywałam to cały dzień, więc jestem, no jestem trochę zmęczona, trochę bardzo. Więc chcę od razu zrobić trening, żeby zaraz nie zasnąć, już wykorzystać na maksa całą moją energię z dzisiaj. Więc zapraszam was na mój trening. Jeszcze wam szybko chcę pokazać, ja dzisiaj mam taki inny top, też z Shein. On jest inny, już go wcześniej troszkę nosiłam. Też jest fajny, też go bardzo lubię. Wszystko ładnie trzyma, także też jestem z niego bardzo zadowolona. Tyle, co wam chciałam powiedzieć. Wcinam sobie właśnie pierogi. Może nie jakiś najlepszy posiłek po treningu. Strasznie źle się dzisiaj czuję. Trening też w ogóle masakra z tą sztangą, po prostu coś sobie chyba z plecami zrobiłam, jak ją podnosiłam, więc... nie fajnie. Ale pierogi dobre, więc chociaż tym sobie poprawię humor. Thank you.
A te skarpetki śmierdzące to chyba właśnie nie na tą moją pościel świeżutką. Co to za brudne skarpety? Co to za brudne skarpety? Piękna pogoda dzisiaj. O, dobra. A ja właśnie jadę szybko zjeść jakiś obiadek przed pracą. Mam niecałą godzinę. Na 13 mam panią. Robienie makijażu permanentnego jest czasochłonne, więc zajmuje to trochę czasu, więc zawsze muszę zadbać o to, żeby nie być głodną przed klientką. Właśnie wróciłam z drukarni, byłam odebrać ulotki dla was, bo moje się już wszystkie skończyły. Piękne, świeżutkie, ale się cieszę. Wow, no dobre światło masz tutaj. Super, kochanie. O, coś strzeliło. Nowy vlog? Tak. To jest Klaudia. Przyjechaliśmy dzisiaj do Kołobrzegu. Jesteśmy teraz w restauracji Płego. Tak, ja biorę żyberka w miodzie, są przepyszne. A ja szaszłyczka z warzywami, nie, nie jest pyszne. Ale mój jest lepszy. Nie, moje jest lepsze. Moje. Smakowało ci moje, powiedziałeś, no, że było dobre. Ale moje jest lepsze. No. Moje lepsze. To moje ziemniaczki pieczone na soli. Żeberka na miodzie. Petarda. Mięso na słodko, najlepsze. O, no właśnie, co strasznie było? Strasznie wiele, jest piękna pogoda, bo świeci słońce. Ale, ale jest taki mróz i tak wieje. Mróz, mróz, zimno, zimno, zimno. Nie było miejsca dla nas kompletnie. Niemiło nas przyjął ten Kołobrzeg dzisiaj. No tak. Po prostu zawalono ludzi. Wszędzie pełno ich. Jedziemy dzisiaj na pizzę. No, tak, my w każdy weekendzik sobie jemy pizzkę. W tygodniu staramy się trzymać dietę, ale na weekend sobie pozwalamy. Dzisiaj wypadło na pizzę chat i bardzo mamy ochotę na suflet, który ostatnio jedliśmy w restauracji. Tak, i przypomniało mi się właśnie, że w pizzy chat jest taki dobry. Dlatego jedziemy. Dziękujemy bardzo. Zaszaleliśmy trochę i wzięliśmy gryzę pizzę. Zjemy? Zjemy. Zjemy, zjemy. 30 cm. Pizza pizzą, ale my jeszcze deser wzięliśmy. Moja pizka. A ten już wcina. Nie poczekał. Nie poczekał. Ale świeżutka taka dzisiaj, co? Taka inna niż zawsze. Bardzo dobra. Nie, już dostałam swoją porcję. A teraz ty czekasz. Ale zawsze dawali lodyśmy ten waniliowe, a teraz dają śmietankowe. Właśnie wygląda jak bita śmietana, w ogóle to nie jak lód, patrzy. No, myślałam, że właśnie to jest bita śmietana na początku. Mam co mówię, że na pół. Zdecydowanie. No. Ale ci powiem, że nie smakuje. Tak? Dobre. Fajnie, tutaj w środku masz wchodzącą czekoladę, w środku ciasta. Idziemy odpocząć. Tak się nażarliśmy, że ja nie mogę. No, przesada była z tym jedzeniem. Mogliśmy jedno ciasto zamówić, a nie dwa. Za dużo. Pizzę też na wynos zapakowaliśmy. A teraz leżymy tak, jakbyśmy mieli się zżygać. Nasz ulubiony Kubusie i nasz ulubiony serial. Chips latane. Dla odmiany niestety dzisiaj nie mogę. Prosto z pieca, dlatego wziąłem chips sletany, bo potrzebowałem nieco więcej tłuszczu.